Siemanko, jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z Forza Horizon 4. Będziemy dzisiaj sprawdzać pakiet samochodów Jamesa Bonda. Zobaczcie, mamy tu naprawdę bardzo, bardzo fajne fury. I zaczniemy sobie od końca. Będziemy sprawdzać co 3 samochody, ale dzisiaj sprawdzimy sobie 4 bonusowo. Zaczniemy od Astona Martina DB5, który chyba był w największej ilości filmów o Jamesie Bondzie, brytyjskim agencie. Więc będziemy sobie sprawdzać tak, dzisiaj sobie sprawdzimy te 4 samochody, w następnym odcinku sprawdzimy sobie te 3 i potem znowu kolejne 3 samochody. Więc chyba ten ostatni odcinek będzie najciekawszy, ale po kolei. Citroen, kurde, paskuda, nie? Ale on nie był tym samochodem Jamesa Bonda, on był samochodem tam laski tego Bonda, tak? Wybierzemy kolory standardowe i lecimy. DB5. Podejrzewam, że w grze ten samochód jest bardzo drogi i można go dosyć... Właśnie nie wiem, czy można go sprzedać. Chyba można go sprzedać osobom, które kupiły ten pakiet? Czy w ogóle można go sprzedać? No właśnie ciężko powiedzieć. Zobaczmy. Także co? Pierwszy samochód z pakietu. Aston Martin DB. What? Co to robi? A, właśnie, bo tutaj można jakoś włączać te wszystkie feature'y Jamesowo-Bondowe. What? Ciekawe, ciekawe to będzie. Zaraz sobie posprawdzamy. I rzeczywiście mamy tam chyba jakieś dodatkowe przyciski. Czy w ogóle coś można zrobić? Zderzak. Już myślałem, że jakieś ten, wyrzutnie rakiet będzie można tu zainstalować, albo coś takiego. Ale nie, jest sobie spoilerek, jest sobie to. Zobaczymy, czy w konwersji coś można zrobić. No nie, tutaj mamy standard, możemy V10 mu nawet włożyć, jakby ktoś chciał. Ale my będziemy dzisiaj wyjątkowo, nie będziemy dzisiaj wyjątkowo tuningować, będziemy jeździć seryjnymi tymi samochodami i sprawdzać, jak one się zachowują, co one tam mają w sobie, może mają coś wyjątkowego. Nie mam pojęcia, dlatego będziemy je sprawdzić. Wszystkie po kolei. No dobrze. Aston Martin DB5. Mnie osobiście ten samochód niespecjalnie się podoba z tyłu. Taki trochę zbyt kanciaty. Z przodu jest bardzo fajny. Ja jestem fanem ogólnie przodów Astonowo-Martinowych. Są fantastyczne. Ten grill zawsze, zawsze, zawsze mi się podobał. I jest to świetna sprawa, tak? Tak sobie wygląda samochód w środku. I tak sobie brzmi. O, o, o! Wyleciał poza teren. Bardzo fajnie brzmi. Wow! Podoba mi się. Nie zmieszczę się w zakręt. Jakoś się udało. Także co? Zobaczmy, ile on w standardzie potrafi osiągnąć prędkości maksymalnej. Wiem, że niektóre samochody... Wow, piąteczka to jest max. Wiem, że niektóre z samochodów z tego pakietu mają jakieś bonusy, że można użyć w nich coś, że jakoś je można przetransformować, przerobić, nie wiem dokładnie. Zastanawia mnie to najbardziej ten pływający pod wodą samochód. Rzeczywiście będzie można nim pływać pod wodą? Zastanawia mnie to wszystko. Klikamy klakson, nic się nie dzieje. Tutaj można zmienić sobie kamerę. Tutaj biegi. Y, tu mamy przewijanie. Staram się, wiecie, włączyć, może coś włączę jakimś przyciskiem na padzie. Nie mam pojęcia. Tutaj mamy czat. Niezła blika, Fajny jest ten szybki czat, podoba mi się. Wyłączymy radyjko, co by bardziej samochód posłuchać. Tutaj mamy Anę. O, znalazłem tutaj, że możemy jeszcze porobić sobie z zderzakiem coś takiego. Patrzcie, patrzcie. O, nie, nie, co on zrobił? O, otwórz wszystko. Cyk. Tak będzie chyba najprościej. Także z przodu nam się otwierają tutaj rzeczy, ale podczas jazdy nie wiem, czy jest możliwość sobie to włączyć.
tylko możemy to w Fordzie Wiście sobie odpalić, nie? Więc tak, tutaj nam się zrobiła... Aha, to jest chyba taka pancerna płyta, która nam się tu wysuwa, zdaje się. Ja myślałem, że to jest po prostu... spoiler. Albo coś takiego, ale tu to jest raczej pancerna płyta. Tam chyba był taki motyw, że w którymś Jamesie Bondzie ktoś strzelał od tyłu w szybę, no i się ta płyta wysunęła, żeby zasłonić ten ogień, nie? I tutaj co tam jeszcze nam się otwiera? Tutaj mamy te... Już nie pamiętam w Jamesie Bondzie, jaki był motyw z tymi wysuwanymi zderzakami tutaj. Natomiast nie wiem dlaczego, ale trzęsie się rura wydechowa. Czy ten samochód jest teraz odpalony? Zastanawiam się. No i tu mamy jeszcze jakieś dodatkowe gadżety poukrywane w... O, czekajcie, co tu jest? Katapult. Aaa, ja już przez przypadek... Zobaczcie, ja przez przypadek kliknąłem tam na górze ten dach. I chyba była jakaś katapulta związana z tym samochodem. W sensie, można było się katapultować. Czemu ja w ogóle jestem tak nisko tutaj? Nie rozumiem. W każdym razie można sobie ściągnąć jakby dach, nie? Okej. Okay. Stąd nie można tego zrobić. Co my tu mamy? O! Patrzcie na to. Tutaj mamy jeszcze masę różnych fajnych rzeczy w środku. Więc w Fordzie Wiście można sobie to tutaj zbadać, ale musiałbym chyba wyjść z samochodu. I spróbować jeszcze raz ten dach ściągnąć. Uwaga, uwaga. O, jest. Nie, to nie tak. Tyk. Okej. I? O, i teraz widzicie dla pasażera. Nie wiem czemu akurat tylko i wyłącznie dla pasażera. Mamy katapultę, nie? Czyli ten dach się otwierał i teoretycznie powinien zniknąć też jeszcze fotel. Ale nie ma takiej opcji. Także mamy tutaj wszystkie dodatkowe jakieś tam gadżety. Fajnie. Kolejnym samochodem będzie Lotus Esprit S1. Ponoć też ma dużo fajnych opcji, możliwy do zainstalowania bodykit, co oczywiście musimy koniecznie sprawdzić. Jestem ciekawy, czy będzie mógł pływać po wodzie. To znaczy tak, w Forzach zawsze było to zrobione tak, że woda była płytka i można było po niej jeździć sobie każdym samochodem, tak? Chyba możemy sobie... Oj, te wysuwane światełka, zawsze w każdym samochodzie mi się to bardzo podobało. I teraz tak, mamy tutaj bodykit, który... obniża nam trochę samochód, chowa delikatnie koła, ale ciągle jest to samochód na kołach. To nie jest pływający wóz chyba? Myślę, że jak... ale bardzo fajnie jest odwzorowany, jestem w szoku. Spoko to wygląda, nie? Mamy peryskop, zobaczcie, na dachu. Zajebioza. No w GTA Online też mamy coś takiego, no nie? Nie wiem, czy to od razu instalować, czy sprawdzić najpierw samochód bez tego, ale myślę, że z tym będzie ciekawszy po prostu. No dobrze. Zainstalujemy. Cyk. 10 tysięcy kredytów to bardzo dużo. No i okej. Okay. I co my możemy tutaj jeszcze zrobić? Czy coś w środku? Zaraz, coś tam tutaj możemy otworzyć. Co ja otworzyłem? Mamy baga, zobaczcie. Jak zmieniliśmy sobie bodykit, to mamy dalej opcję otwarcia maski, ale ona się fizycznie nie otwiera, nie? No dobra, zostawimy otwartą. Taką niewidocznie otwartą, czyli znaleźliśmy pierwszego baga w Fordzie Horizon 4. Zobaczcie, tu mamy tutaj silniczek. Czyk, tak on sobie wygląda, bardzo fajnie. I z tyłu mamy śruby. Ja nie wiem, skąd one wychodzą w normalnym Jamesie Bondzie, jak one się tu przyłączały i skąd się wysuwały, no bo fizycznie to nie wiem, jak to działało w tym. Muszę aż obejrzeć, bo jestem ciekawy, jak oni to zrobili. Dobrze, zobaczmy sobie jeszcze takie inne ulepszenia do tego auta. Ulepszenie niestandardowe. I czy coś mamy tutaj, no poza tym bodykitem, nazwijmy to, który drastycznie zmienia nasz samochód, no nie? No nie mamy nic takiego nadzwyczajnego, powiedzmy. Możemy sobie zrobić swap silnika na jakieś tam rajdowe wersje. Możemy zrobić sobie napęd na 4 koła, jeśli ktoś chce. No i w zasadzie tyle. O spoilerowanie możemy sobie dać taki vintage spoiler.
Jeśli ktoś chce pływać ze spoilerem pod wodą, nie ma problemu. No i mamy Lotusa Esprita. Czegoś takiego w Fordzie żadnej chyba jeszcze nie było. W żadnej Fordzie tutaj się kiedy nie widzieliśmy. To rzeczywiście, zobacz, te koła są tak schowane, że rzeczywiście wygląda jakby ten samochód no był takim 100% pływającym. Ale ja też widziałem już wcześniej na tym zwiastunie, że no te koła gdzieś tam są i widać ślady opon, jak samochód wyjeżdżał z jeziora akurat, nie? My sobie akurat pojedziemy do jeziorka, zobaczymy jak to wygląda, może Anusz widać, może będzie ciekawie. Tutaj gdzieś się zdesantujemy, cyk. No i ten. No i zobaczymy jak on sobie śmiga. Ja już wiem co gracze będą robić z tym samochodem. Ej, patrz, z tyłu się nawet te śruby kręcą podczas jazdy, ekstra. Ej, ja mam taką nadzieję, że ten samochód rzeczywiście jakoś bardzo fajnie będzie się zachowywał na wodzie. No bo nie oczekuję od Fordy, że będziemy mogli tym samochodem rzeczywiście pod wodą pływać. To raczej się nie spełni. Ale chodzi o to, żeby on chociaż był jakiś taki szybszy na tej wodzie, żeby tam sobie właśnie tak jakoś lepiej pływał, lepiej skręcał, żeby nie zwalniał zbytnio. No nie wiem, żeby miał jakąś taką dodatkową moc, tak? Mi się coś marzy. Jeśli chodzi o szybkość, właśnie, też powinien... Patrz! Ole beka, nawet te, nie wiem jak to nazwać, płetwy z boku, czy stery, nazwijmy to, to one nawet się ruszają podczas, gdy mocno skręcimy, nie? Zatrzymamy się, o patrzcie na jak hamujemy, to się wykręcają. Skręcam teraz prawo, lewo, ale tak się nic nie dzieje, tak? Teraz mamy zmieniony ten kokpit, bo zmieniliśmy bodykit na wersję tą właśnie pływającą niby, nie? Więc tutaj w kokpicie mamy pozmieniane rzeczy. Jeszcze sobie wejdziemy do Forza Vista zaraz i zobaczymy, co dokładnie się otwiera tutaj. Postaramy się to wszystko pozmieniać, nie? Coś tam porobić i zobaczymy. A właśnie, propos, to jest samochód taki śmieszny. Ciekawe, jak będzie latał. Podejrzewam, że normalnie, tak jak każdy samochód. No jasne. Myślałem, że ponieważ ma takie, nazwijmy to, skrzydła z boku, to trochę go tam poniesie i pofrunie, ale no, zdecydowanie za niska siła nośna by była, żeby to dało radę. Jedźmy w takim razie do wody i przetestujmy ten pojazd. Ciekawe, czy w ogóle... Ja nie próbowałem jeszcze do tego jeziora wpływać. Ej, czy tu mamy depresję? Nie, bo tu jest po prostu góra. Myślałem, że to jezioro jest wyżej niż ląd, po prostu. Ale nie. Uwaga. Ciężko powiedzieć, no. Raczej zachowuje się jak chyba każdy inny samochód, nie? No i widzicie, to jezioro jest płytkie. Tak to zostało rozwiązane w Fordzie. Ale, O, disappointed! Jesteśmy zawiedzieni, no. Bardzo niefajnie. Zatopił się, niestety. Jak mamy założony ten bodykit, jakby chociaż ten samochód mógł sobie popływać blisko powierzchni wody, gdzieś na tych głębokich strefach, tak żeby chociaż ten peryskop się zanurzył do połowy, prawda? To już by było fajnie, no ale niestety nie mamy takiej możliwości. Ale sprawdźmy jeszcze jedną rzecz. Sprawdźmy, czy jak wjedziemy sobie tam tak dosyć głęboko, to czy woda pojawia się w kokpicie. Bo wiecie jak to jest w grach, czasami coś tam może być zgliczowane, zbugowane i nagle woda się pojawia, ale chyba jest sucho, nie? Wow. Widzieliście? Dobrze, więc ten samochód zachowuje się tak. Jeszcze sprawdźmy sobie, zmienimy sobie nam na przykład takiego offroadowego Forda, nie wiem, Raptora, jakiegoś takiego offroadowca. Wjedźmy do wody, o, na przykład tego możemy sobie sprawdzić. Wjedźmy do wody i sprawdźmy, czy będzie się zachowywał gorzej, czy lepiej od tego Lotusa Esprita pływającego. Trochę ból dupy, nie? Jeśli chodzi o to, no bo chciałbyś mieć rzeczywiście samochód, który... No ten lepiej sobie w wodzie radzi. Ale jeśli chodzi o efekt wjazdu do wody pod wodę, na wodę głęboką, no to... Efekt jest taki sam, rezultat, nie? Więc...
No, jestem niemile zaskoczony, zdecydowanie. Wolałbym jednak, żeby ten Lotus coś sobą więcej reprezentował. Dobrze, i sprawdźmy teraz, co z tym bodykitem. Światełka nam się otwierają, cyk. I teraz otwórz wszystko. Okej. Okay. Czyli mamy tak, z tyłu, powiedzmy, pokrywa silnika nam się otwiera, no i w zasadzie chyba nic więcej. Ten kokpit na pewno się zmienia też, jak włączamy sobie, zainstalujemy sobie ten bodykit. O, patrzcie, tutaj z przodu się jeszcze razem z światełkami odpala nam się coś takiego. Czyli możemy sobie też otworzyć ten taki, nie wiem, czy to wyrzutnia rakiet była w tym Jamesie Bondzie, czy co to było dokładnie, nie pamiętam. Ale chyba jeszcze w zwykłym bodykicie, jeśli... Czekajcie, bo to nie tak. W zwykłym bodykicie... No jest. Pyk. O, widzicie? Teraz nam się ta maska jakby otworzyła, nie? Chyba mamy też jakieś dodatkowe feature'y. Pyk, zainstaluj. Okej. Tylko nie wiem dokładnie, co tam było z tym samochodem. Czy może nic nie było? To on dopiero pod wodą się odpalał? Chyba jakiś olej ze sobą wypuszczał. Ale nic tutaj się dodatkowo nie otwiera. Tak? Ale maska wiemy, że jest zbugowana, jeśli zainstalujemy sobie bodykit do tego samochodu. No bardzo ciekawe, ale jestem trochę zawiedziony tym, że nie można jednak tym sobie popływać. Kolejnym autem, jakie sobie sprawdzimy, jest ten oto ziomek. Aston Martin DBS. Nie wiem, dlaczego tutaj jest tak kamera nisko. Trochę za nisko, no nie? Ale jak wejdziemy do samochodu, cyk, i wysiądziemy z niego, to już ludzik będzie chodził chyba normalnie. O, i tak powinno być. Dziwne to jest, co? Tak jakby mu coś ucięło nogi i połowę tułowia. Tak wygląda DBS. Wow! Co to jest? Jaki wielki silnik pod maską. O, shit! A czekajcie, można się zbliżyć jeszcze? No. Można dokładnie obejrzeć sobie. Bardzo spoko. Jaki wielki, ty! Mamy tutaj bagażniczek. Nie wiem, czy możemy coś tutaj dodatkowo zainstalować. O, jest spoiler. Jakiś tam malutki spoilerek powinniśmy... O! Możemy tutaj usunąć tylko tyle? Edycja Jamesa Bonda. No po prostu taka edycja. No dobra, czy jest jakiś... Czy jest jakiś bodykit? Trzeba by było sprawdzić sobie. Powinno się od przodu chyba to jakoś... Nie, zaraz. O. No jest przedni niby zderzak. Jamesowo-Bondowy. Możemy sobie całkowicie usunąć albo zainstalować coś takiego. Takie światełka dodatkowe. No dobra, sprawdźmy sobie tego ziomeczka. Jeszcze zobaczymy, czy na pewno nie ukryły się tutaj jakieś dodatkowe opcje. Nie to. Cyk. I... nie, tutaj nie mamy nic ciekawego. Możemy sobie zrobić swap silnika. No i to sobie sprawdzaliśmy tutaj. Mamy dodatkowo ten taki spoiler. Malutki. No i po co tutaj większy, nie? Także tutaj edycja biedna, ale przejedźmy się tym samochodem. Posłuchajmy, jak brzmi, zobaczmy, jak wygląda w środku i tyle. Wow. Bardzo podoba mi się z wyglądu, zwłaszcza ten tył. Taki, nie wiem, jak to nazwać, ale podoba mi się. Podobają mi się jego kształty, super wygląda. Natomiast ten przód troszeczkę mi nie pasuje. Taki za bardzo pada chyba na dół. Ale tył jest genialny. Przypomina troszeczkę Miurę, no nie? Lamborghini Miurę. Tylko Miura jest oczywiście dużo niższa. Ale gdzieś tam jest takie zapożyczenie. Nie wiem, co było najpierw, czy Miura, czy Aston Martin DBS. W każdym razie tak. Fajnie, taki vintage, nie? Taki brytyjski muscle car, co? Świetnie wygląda, podoba mi się bardzo. W środku klasycznie. Czy mamy tu jakieś przyciski dodatkowe? No chyba nie, bo by się nam pokazało w Fordzie Viście coś tam, nie? Lustereczka mamy z przodu, tak na masce jakby, widzicie? Cyk. Właściwie to bardziej chyba na błotniku, no nie? Przed nim. No i zobaczmy, co ten samochód potrafi. Czy damy radę się nim rozpędzić do 400? No pewnie po tam jakimś ulepszeniu, no to jeszcze sobie potestujemy.
po jakimś tam ulepszeniu, to on będzie tutaj jednym z lepszych driftowozów, coś tak czuję. Oj tak. Będziemy próbować podrasować ten standardowy silnik. No, jest to stare auto, więc tutaj nie ma co wymagać. Na zakrętach będzie ciężko. Ale mocy też ten standardowy, nie wiem, tuning, standardowy zestaw ma niewiele i no, trzeba się postarać, żeby jakieś tutaj prędkości nim osiągnąć fantastyczne. No ale tutaj chyba nie chodzi o to, żeby osiągać jakieś wielkie prędkości, tylko o to, żeby się cieszyć unikalnym samochodem w grze, nie? No i ostatnim samochodem, jaki sobie dzisiaj sprawdzimy, będzie ten AMC Hornet X Hatchback. Zobaczmy sobie, jak on wygląda. Zaczniemy od twardej wizy, albo może ulepszeń i tu. Zobaczymy, czy ma coś ciekawego. Więc tak, ospoilerowanie. Możemy usunąć, co mieć takiego. Fajnie wygląda, niech zostanie. Spoiler, nie. Zderzak po prostu usuwamy, jak jesteśmy Jamesem Bondem, takich rzeczy nie potrzebujemy. Maska, nie. Absolutnie czegoś takiego do tego samochodu nie zainstaluję. Co tu jeszcze mamy? Możemy, no, ulepszenia osiągów chyba głównie. Klasa D, więc bardzo słabo w tym samochodzie. Ja nie jestem pewny, czy James Bond jeździł tym samochodem. Zdaje mi się, że to był chyba samochód jakiegoś czarnego charakteru w wcześniejszych Jamesach Bondach, a nie samochód samego Jamesa Bonda. Jak to było? Czy Bond nim jeździł? Kurde, nie wiem. Zastanawiam się właśnie. W każdym razie tak, tutaj nie mamy żadnych jakichś fantastycznych rzeczy. Zobaczymy, jak on się otwiera, jak mu się wszystko tam cyk-cyk. Tak wygląda. Jaka fajna ta maska, znaczy to wygłuszenie. Spoko to wygląda. Wow, fajnie mu się otwiera. Kurde, tylko znowu muszę wejść do środka, żeby mi gości odzyskał nogi. No i tu już mamy chociaż kierownicę z właściwej strony, więc dobrze. Okej. Okay. Taki mamy duży bagażnik, co by tam walizkę i zakupy z Biedronki wpakować. No tutaj mamy jakąś fałkę pod maską, wygląda na 8 albo 6, nie widzę dokładnie. Nie, no to chyba 8 jest. Tak? No i tyle. I co możemy z nim zrobić? Możemy się nim przejechać, zobaczyć jak brzmi, zobaczyć jak brzmi, usłyszeć jak brzmi i cyk. Tak sobie, co to za samochód tam jedzie? Co to za samochód? Co to za samochód? Jakiś gracz chyba. Ale fajnie na niskich obrotach go słychać. Posłuchajcie. Pasuje w te brytyjskie klimaty, nie? Świetnie brzmi. Podoba mi się. Na niskich obrotach jest genialny, Śmieszny, jak jakiś, nie wiem jak to nazwać. Taki stukot aż, no nie? 3 biegi mamy tylko. Fajnie by było przerobić ten samochód. A wysokie obroty? Te biegi są bardzo długie. Moment obrotowy jednostki napędowej musi być naprawdę ogromny. I od niskich obrotów pewnie mamy sporo mocy, a może i niedużo. No ale się zbiera jakoś tam, nie? Także tak wygląda AMC Hornet. No tutaj nie ma co za bardzo się, wiecie, zastanawiać, spuszczać nad tym samochodem. Ale bardzo fajne zawieszenie ma w standardzie. Widzicie, jak po tych wybojach sobie fajnie radzi? Fajnie pewnie tłumienie ma ustawione. Cyk.
Ekstra to wygląda, moi drodzy. Piszcie, co myślicie o tych samochodach, zwłaszcza o Lotusie Esprit'cie i Astonie Martinie DB5, najciekawszych samochodach w tym odcinku, a ja was zapraszam na kolejny odcinek z sprawdzania samochodów Jamesa Bonda. Trzymajcie się, na razie, pa pa.